Dzień dobry, Dariusz Owsiany. Witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS Tutor. Na dzisiejszym spotkaniu przypomnę Państwu o dostępnej w systemie aptecznym funkcjonalności definiowania zamienników własnych. Funkcjonalność ta pozwala w ramach asortymentu apteki zdefiniować w indywidualny sposób odpowiadane zamienniki. W systemie KS Apteka definicję zamienników własnych tworzymy w module 22 kartoteki. Z menu kartoteki wybieramy towary, a następnie zamienniki własne. W dalszej kolejności w wyświetlonym oknie grupy dla zamienników własnych możemy zdefiniować hierarchicznie strukturę zamienników własnych apteki. Aby zdefiniować nową grupę zamienników własnych, należy skorzystać z funkcji F2 Dodaj. Następnie w wyświetlonym oknie Nowa grupa zamienników należy określić kategorię nadrzędną oraz nazwę. Po utworzeniu kategorii oraz grup leków w oknie Grupy dla zamienników własnych za pomocą przycisku F6 Elementy należy dodać produkty, które mają wchodzić w jej skład. W wyświetlonym oknie Pozycje grupy, aby dodać do grupy nowy zamiennik, należy wybrać klawisz F2 Dodaj. Następnie z aptecznej bazy towarów wskazać lek, który zatwierdzamy przyciskiem Enter OK. Na ekranie wyświetli się okno Nowy zamiennik, w którym możemy określić cechy wybranego produktu. Są to priorytet, dawka dzienna, dawka miesięczna, stosowanie, przeznaczenie, rodzaj preparatu. W oknie tym możemy również wpisać informację sprzedażową maksymalnie do 200 znaków, która widoczna będzie w oknie zamienników w module 11 sprzedaż. Po wprowadzeniu wszystkich danych za pomocą klawisza F2 Zapisz zapisujemy wprowadzone dane zamiennika. W podobny sposób postępujemy z kolejnymi towarami, które chcemy dołączyć do grupy. Po określeniu zamienników własnych w module 22 kartoteki, aby podczas sprzedaży w trakcie wyboru leku wyświetlała się lista zdefiniowanych zamienników, należy w module 41 Administrator określić odpowiednie opcje, których opis przedstawiany jest w tej chwili na ekranie. Po określeniu parametrów w oknie sprzedaży podczas wyboru towaru należącego do grupy wyświetli się okno zamienników własnych. Za pomocą funkcji Ctrl plus F9 możemy wykonać zamianę i wydać towar zaznaczony na liście zamienników własnych. Za pomocą funkcji Ctrl plus F10 możemy wywołać rozbudowane okno zamienników własnych, które zawiera informacje o cechach, wydawaniu oraz rodzaju podświetlanego towaru. W oknie tym możemy również zapoznać się z treścią informacji sprzedażowych, które zostały wpisane podczas dodawania towaru do grupy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku OSOS Tutor. Dokładny opis obsługi zamienników własnych znajduje się w instrukcji użytkownika systemu KS Apteka. Zachęcamy do lektury. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki OSOS Tutorial.